W niedzielę 10 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Pieszycach odbył się turniej halowej piłki nożnej młodzików rocznik 2006 i młodsi. Kontynuujemy sportowe zmagania w Pieszycach. Dzisiaj odbywa się tutaj w hali sportowej Zespołu Szkół turniej młodzików, czyli walczą z nami dzieci z rocznika 2006 i młodsi. Zapowiedziało się 8 drużyn, m.in. ze Świdnicy, z Wałbrzycha. Oczywiście nasze okoliczne drużyny, czyli Dzierżoniów, Bielawa, Łagiewniki, dwie drużyny z gminy Pieszyce. Także liczymy na to, że to będzie bardzo udany dzień, pełen sportowych emocji. Jak widać, piłka w Pieszycach ma się bardzo dobrze, podobnie jak inne dyscypliny sportu. Jesteśmy w przededniu oddania inwestycji na Stadionie Miejskim w Pieszycach. Tam już niebawem zostanie otwarty nowy obiekt szatniowo-sportowy. Także cieszymy się, że jest młody na rybę, który będzie z tych obiektów korzystał, a mamy nadzieję, że będzie to też to procentowało w przyszłości. Turniej się udał, wszystko super się poukładało, także myślę, że wszystkie drużyny są bardzo zadowolone i myślę, że w przyszłości jak najbardziej wskazane, aby takie turnieje się odbywały nadal cyklicznie. Współpraca między klubem a urzędem układa się doskonale, między innymi właśnie dzięki organizacji takich turniejów, ale także dzięki pozostałemu wsparciu. W wyniku tego wielu chłopców tutaj z Pieszyc trenuje w naszym klubie. To grono zawodników się cały czas powiększa i mam nadzieję, a myślę, że jestem pewien, że ta współpraca w dalszych latach będzie nadal taka owocna. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął UKS Lechia Dzierżoniów, drugie Górnik Wałbrzych, a trzecie AP Orlik Łagiewniki. Najlepszym strzelcem został Oliwier Szymoniak z UKS Lechia Dzierżoniów, a najlepszymi bramkarzami Wiktor Gocko i Karol Tomaszewicz, również z UKS Lechia Dzierżoniów. Wszystkim zawodnikom gratulujemy. Najbliższe wydarzenia sportowe, które będą się odbywały w gminie Pieszyce, to cykl zawodów z okazji Dni Pieszyc. To te organizowane wspólnie przez gminę Pieszyce i innych partnerów. Chcemy, żeby święto miasta, które odbywa się w połowie czerwca, nie było tylko świętem kulturalnym i świętem koncertowym w parku w Pieszycach, ale także chcemy uczcić to tradycyjnie na sportowo. Na pewno odbędzie się otwarty turniej piłki nożnej na Orliku. W sobotę odbędzie się również bieg tkacza. Tym razem łączymy tą imprezę z Dniami Pieszyc. Także w parku będzie zlokalizowany start i meta tych zawodów, a później odbędzie się część imprezowa, część typowo plenerowa dla mieszkańców gminy Pieszyce. Spojrzeń czuły gram. Sporo tuż, droga z nami. Krąży miłość, miłość. Łapki w górę, śpiewamy głośno! My mamy siebie. Mała ty dobrze, że ja i ty. My mamy siebie.